Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w farmingu. No i tak jak już możecie zauważyć, jesteśmy na polu, gdzie są ziemniaki. I tak, wstępnie mogę wam powiedzieć, że już sobie zrobiłem jedno pole. To pole już jest skończone. Zebrane są wszystkie ziemniaki. Tu już trochę zaczęte. Zebrane też zostały te łęciny poucinane. Nie zebrane, ale poucinane. Gdzieś tutaj był ten ciągnik. O, to jest chyba właśnie tak, to jest właśnie ten ciągnik. Tutaj pracownika sobie zatrudnię, bo wcześniej miałem pomoc, kolega mi pomagał. Lolek, dziękuję ci za to jeszcze raz. I no co, no zatrudnimy teraz tutaj pracownika, niech on sobie jeździ i robi te ziemniaczki, nie, te łęciny niech ucina, a my zaczniemy zbierać ziemniaki z reszty pól. Także no przystąpmy do działania. Żeby nie przeciągać, bo i tak sporo roboty nas czeka. No dzisiaj to będą głównie ziemniaki, nic tu więcej nie będzie za bardzo robione oprócz tych ziemniaków. Także mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak ja.
No to mały ambaras się zrobił. Tego się nie spodziewałem. Ejejciu. Dobra, to trzeba się odpiąć i to zepchnąć jakoś. Psikus. Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Dobra, chyba już będzie w porządku. Musimy przerwać pracę z tego względu, że brakuje nam paliwa. I po pierwsze co to, trzeba pojechać po paliwo, dotankować się i następnie ruszymy dalej z robotą.
No i moi mili, na tym oto rozładunku zakończymy to spotkanie. Już siedzę dobrą godzinę nad tymi ziemniakami. Zobaczcie, tylko tyle zostało zrobione. Jeszcze zostało nam to pole. Zaraz za farmą jest pole 42. Ja wam na mapie to pokażę. Więc tak, jeszcze zostało nam tutaj troszeczkę tylko pola. Pole 42. No i jeszcze na sam koniec zostało pole to duże z ziemniakami do zebrania i jeszcze 55. Oj, będzie jeszcze trochę tego siedzenia. Ciekawe, czy na następnym odcinku też będą ziemniaki, czy już jednak nie. On cały czas jeździ i pracuje. Patrzcie, cały czas jeździ i pracuje. Także też nie ma lekko. Trochę mijaków porobił, ale to akurat jest szczegół. Tyle mijaków to mu darujemy. Także no, robota cały czas wre. No i dobra, zobaczymy, co się będzie działo następnym razem. Póki co ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.